a teraz zostało to poszerzone, takie przestronne miejsce, takie spacerowe od rynku. Praktycznie przestrzeń się otworzyła cała. Były tu tylko takie ogrody dosyć zaniedbane i w tym momencie to jest wszystko dla ludzi pięknie zrobione. Była bardzo zaniedbana, bez fundamentów. Trzeba było to wszystko dokonywać. Bardzo dużo, może niewidocznej pracy, ale bardzo kosztowne. Cała czy elewacja? Jakieś takie były przeboje na przykład z konserwatorem zabytków? Nie, czy... nie. 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 Tu było jak wszystko jak najlepiej. Tak. Wszystko to jest uzgodnione i nie było takich jakichś spięć na tej linii. Już samo opracowanie dokumentacji technicznej, którą tutaj ksiądz właśnie miał i nadzorował, było konsultowane z nadzorem, z konserwatorami. W związku z tym nie było żadnych zarzutów co do jakiejś niezgodności. Tak. Cała elewacja bazyliki, czyszczenie i obkładanie piaskowcem wokół bazyliki, to było to. Jeszcze został ten etap, który może mi się uda zrobić, w zależności od pogody, jest to wymalowanie dachu i założenie śniegołapów, ponieważ to jest zima idzie, ale to już jest w ramach innego. Dlatego są te kwatery, żeby zabezpieczyć mniej więcej ten teren taki. To jest ostatni nagrobek, który pozostał, prawda? Tak, ten nagrobek, który został. Podobno, gdy powodzie były, to wypłukiwały tu stąd te wszystkie trumny dawno. Kto był tutaj chowany na tym cmentarzu? Mieszkańcy? To, wie pani, to różnie było. Mieszkańcy, w tej części miasta jest, tak. to jeden z starszych. Tu w czasach wojny ten kościółek jest związany z ukrywaniem się tej jędrusiów-akowców. I dlatego to ma taką wartość. Natomiast ten obiekt, który teraz powstał, to jest zupełnie nowa inicjatywa. Nowa funkcja. Nowa funkcja. Ale kolorystycznie jest dopasowane, wszystko gra. Tak. W środku jeszcze nie ma, jest rekonstrukcja. Czyli tutaj nie będzie zdawane. Oprócz tego, co było, a będzie teraz ślubów dużo. Już mi się pytają o te śluby. To będzie taki pałac ślubowy. Na zewnątrz i tak dalej. To będzie, będą to jeszcze lekcje religijne, nie tylko historii, plastyka, takie. No ja już wystarczy, że tak dalej, żeby tak ściągać ludzi, żeby to przyjmować. Są programy już proponowane przez szkoły, teraz się zapraszam. Właśnie za chwilę mam jechać i właśnie zobaczyć, jak jest odnawiany ten ołtarz. Nie ma tutaj ogrzewania, Teraz jest, w tym momencie nie było wcześniej. Była taka. Bardzo ciekawie, z zewnątrz, jeżeli się stoi na scenie, z tamtej strony od sceny, są witraże tutaj zrobione i bardzo ciekawie wygląda właśnie to światło, wygląda tak, jakby to światło było kolorowe. Te witraże były jakby, one są odzwierciedlone, bo była krata. Krata była taka witraża, tylko puste, nie? I ja stwierdziłem, że to trzeba je umieścić w oknach i zrobić witraże. Przecięte, ale pan jest tak tutaj, że zabytkowe to są.